Sztuka współczesna przyjmuje różne formy, ma swoich przedstawicieli w każdej dziedzinie i można by pokusić się o stwierdzenie, że jej autorzy przyjęli za jej podstawę zdanie „tworzyć każdy może”. W końcu w wielu przypadkach przestrzenią do przedstawiania tej twórczości i jednocześnie jej podziwiania jest internet, a jednym z najpopularniejszych dzieł mem. Działalnością internetową, zarówno audiowizualną, jak i graficzną, zajmuje się m.in. ksiądz Krzysztof Frejtak, autor bloga, podcastu i profilu w mediach społecznościowych Boży Kosmos oraz aktywny użytkownik profilu KS Krzysztof, gdzie publikuje memy. Swoje i nie tylko. Czym jest mem? Dlaczego jest tak popularny i co tak naprawdę mówi o naszym społeczeństwie? Krzysztof, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w programie Republika Kultury, ponieważ porozmawiamy o szeroko pojętej kulturze, kulturze współczesnej, a dokładnie o sztuce internetowej, której też jesteś twórcą. Jestem twórcą i jestem z tego bardzo dumny i się z tego cieszę. To w takim razie na czym polega i z czego wynika to, że tworzymy dzisiaj w internecie? Ja myślę, że wynika po prostu z pragnienia dzielenia się tym, co sam człowiek przeżywa, co go karmi i chce karmić tym innych ludzi, przynajmniej taka jest moja motywacja, ale też, żeby dać ludziom trochę luzu. Więc po prostu dzielę się tym, co mnie niesie, co mnie inspiruje, po to, żeby też inspirować innych. Bo w swojej twórczości, na swoim profilu na Instagramie, na Facebooku dajesz właśnie słowo Boże, ale trochę w takiej innej formie, ponieważ jest to nie tylko sama treść, ale także jest to bardzo ładnie opracowane graficznie. Dlaczego? No dlatego, żeby nie było katolipy, jak mówił Kaczkowski. Bardzo lubię to określenie i przyjąłem sobie za punkt honoru, żeby właśnie katolipy nie tworzyć. Żeby treści, szczególnie te Boże treści, były opakowane naprawdę ładne opakowanie, bo wtedy łatwiej trafiają. Milej się to przyjmuje. I to też taka jest moja pasja mała. Grafika, fotografia. Po prostu to lubię. A jak mogę to łączyć jeszcze z Ewangelią, z posługą, kurczę. Tylko to robić. No i wydaje się, że faktycznie tego potrzebujemy, bo liczba followersów się zgadza. No zgadza się, tak powoli tam rośnie. Jest dużo ludzi, którzy czekają na te codzienne treści, co mnie ciągle onieśmiela, że tak czekają i to ich tak karmi. Dostajesz czasem wiadomości, że hej, gdzie jest post na dzisiaj? Tak, zdarza się. A ja wtedy napiszę, no miałem gorszy dzień, nie chciało mi się, albo nie miałem czasu kompletnie. Poprawię się na drugi dzień. Ludzie piszą, ludzie to śledzą i to też chyba mnie motywuje do tego, żeby to robić. No i też częścią tej twórczości internetowej jest ta taka ogólna, która trochę była tym pomysłem na dzisiejszy odcinek Republiki Kultury, no bo mamy trochę kulturę memów i najpierw zapytam Ciebie, czym dla Ciebie jest ten mem? Dla mnie mem jest sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Ja lubię bardzo memy, lubię je oglądać różnego rodzaju. Mam specyficzne też poczucie humoru. Nie wszystkie memy udostępniam u siebie. Czyli są jakieś tematy tabu, których nie poruszasz w takim razie w memach? Tak, bo ja nie mam czasu, żeby wdawać się w jakieś internetowe dyskusje. Nawet jak pod postami jakiś hejter się pojawi, to bardzo rzadko mi się zdarza odpowiadać. Nie mam na to czasu i siły, wolę inwestować siły w co innego. A memy są dla mnie sposobem opisu rzeczywistości. Takim sposobem instant, taka trochę zupka chińska, tak szybko, jako tako smacznie, żeby sobie poradzić z tym, co się przeżywa. Każdy dzień jest wylęgarnią memów, każda sytuacja, czy to w kościele, czy w polityce, czy po prostu w codzienności. To jest źródło tylu memów i przynajmniej można się pośmiać. Jak sobie nie radzę z rzeczywistością, to mogę się z niej pośmiać. I dla mnie memy są sposobem na rzeczywistość. Ja tak wyrosłam w takiej tradycji sucharowej rodziny i mam taki żart, który mam tylko z moim tatą i pozwolę sobie go tutaj przytoczyć, bo po prostu tylko my się z tego śmiejemy. Jak jest czas świąt, to mamy taki dowcip, co Jezus dostał pod choinkę? Od patriarchów czekany.
I kiedy jest ta kolęda śpiewana w kościele w czasie Świąt Bożego Narodzenia, to po prostu my tak zerkamy na siebie po prostu i tylko my po prostu się uśmiechamy pod nosem, bo to jest dla nas zabawne. Ale czy ty masz jakieś swoje ulubione memy? Bo jeszcze też wpadam teraz na pomysł, to jest ten taki mem przed świętami z kolei chyba Świąt Wielkanocnych, kiedy czy już umyłeś okna dla Jezusa? Okna dla Jezusa, tak, tak. No to myślę, że on mógłby trafić do tej kategorii moich ulubionych. Nie potrafię ci wskazać, wiesz, tak jakiegoś, nie wydrukowałem ze sobą, nie przyniosłem dzisiaj wydrukowanych memów. Bardziej kategorie memów, o tak bym powiedział. Bardzo lubię religijne, które wyśmiewają często takie powierzchowne podejście do wiary, czy jakieś dziwne rzeczy w kościele. Ja bardzo lubię te memy i w ogóle mnie nie obrażają. Nie czuję się wcale jakoś dotknięty, bo jest na memie Jezus, właśnie ten, który pyta, czy umyłeś dla mnie okna, ty grzeszniku, bo będę to sprawdzał. Więc myślę, że te religijne są jakimś takim moim szczególną kategorią, którą lubię. A na jakie w takim razie tematy nie poruszasz, nie poruszasz tego żartu memicznego? Dobre pytanie. Musiałbym sobie odskrobać jakieś memy, których nie udostępniałem. Jak mówisz właśnie o tych memach, których nie udostępniałeś, to czy tam jest jakaś cała kategoria takich? Nie, one tyczą się różnych rzeczy, ale na przykład jak są obrazki, memy, w których jest na przykład jakiś wulgaryzm albo coś na granicy wulgaryzmu, no to nawet jeśli mnie to śmieszy, to tego nie wrzucam, no bo zaraz ludzie piszą, że to niesmaczne, nie wypada i tak dalej, no to dobra. Albo takie, które jadą trochę po bandzie, propos właśnie życia religijnego, nie? Już teraz ci przykładu nie podam, bo może nawet by nie wypada, ale coś takiego. Ci takie, które są troszeczkę zbyt dosadne, zbyt wulgarne, mnie czasem śmieszą, ale też są memy, które są dla mnie niesmaczne, tylko tak popatrzę i mówię, okej. Okay. Ale jest też cała taka masa memów i mam wrażenie, że bardzo często się u ciebie pojawiały w Instastory, czyli te takie memy o związkach, o relacjach, które też sama gdzieś udostępniałam od ciebie, bo to dotyczy nas wszystkich i wszyscy gdzieś jesteśmy w różnych relacjach, nie tylko damsko-męskich, ale też po prostu przyjacielskich i to też jest jednak taka spora dawka chyba tego naszego życia, która pasuje do tych memów. Pasuje i przez to, że ja ciągle pracuję z ludźmi i słucham różnych historii, różnych dram związkowo-przyjacielsko, nie wiem jeszcze jakich, to czasem po prostu dobrze jest nawet się pośmiać z tego. Ale mam też wrażenie, że takie memy mają wartość edukacyjną, że ktoś się pośmieje i tak zobaczy z boku, rzeczywiście, to ja takie głupoty robię, w ogóle czemu tak funkcjonuje? I zdarzali się ludzie, którzy właśnie jak sobie obejrzeli mema, mówią, kurczę, rzeczywiście to ja tak robię, a to ja nie chcę tak robić w życiu. Więc nawet memy potrafią uczyć. Mi się wydaje trochę, że to, że te memy powstają, to jest jakiś taka wypadkowa naszych czasów. To, co powiedziałeś o tym takim życiu instant, to, że można od razu na szybko stworzyć coś, to jest też taki wyraz kreatywności współczesnego społeczeństwa. Jak ty to widzisz? Myślę, że tak. Ta kreatywność ma różne poziomy. Są memy, które są po prostu ładne i widać, że ktoś nad tym posiedział. Jest ktoś, kto po prostu sklei w paincie, po prostu, nie wiem, dwie rzeczy, które kompletnie nie pasują i myślę, że jest śmiesznie. Ale na pewno jest to jakiś wyraz kreatywności dzisiejszego człowieka. Kiedyś w jaskiniach się na skalę łupało obrazki. Teraz się robi to na smartfonie. Łupię się na smartfonie, ale też po to, żeby coś przekazać. No jest jeszcze cała masa memów, które chyba najbardziej lubimy i zgodzimy się, że są to memy z kotkami. Tak, oczywiście to ja jestem fanem memów z kotami, Rolex z kotami. Dlatego, że sam miałem kota parę lat, więc jestem kociarzem i mnie śmieszą po prostu koty. Nie wiem czemu, ale mam po prostu bekę z kotów. Koty są bardzo memiczne i mam wrażenie, że też ludzie przerzucają na koty różne swoje takie cechy ludzkie i też próbują obrazem kota też coś sobą wyrazić. Nie wiem, czy to brzmi sensownie, ale mam takie wrażenie, że ludzie przez memy chcą siebie też wyrazić. Przez mamy z kotami też. Czyli szukać jak zwykle złotego środka. Trochę memów, trochę jakichś odważnych jednak treści zderzenia tak. Się ze sobą. Myślę, że tak. Mamy jako środek do wyjścia z kryzysu. Na pewno jakaś mała podpórka. Memy mogą pomóc. Jak najbardziej. Jeśli możemy być inspiracją do wrzucania większej liczby memów, to czujemy się zaszczyceni. Możecie się czuć.